bardzo szeroki zakres prac, który mógł się odbyć dzięki finansowaniu gminy Polkowice. Zakończył się pierwszy etap robót drogowych w Moskorzynie. Inwestycja ku uciesze mieszkańców będzie kontynuowana w przyszłym roku. Jest poprawa, będzie bardzo duża bezpieczeństwa, nie tylko dla mieszkańców, ale dla nas wszystkich. Ta inwestycja oczekiwana od dziesiątków lat. Także spełniło się nasze marzenie. Marzenie, które udało się zrealizować w zaledwie kilka miesięcy. Staraliśmy się naprawdę podjąć inwestycje na terenach wiejskich. Właśnie przede wszystkim chodzi nam o bezpieczeństwo, o drogi, o chodniki. Postulat, który najczęściej wybrzmiewał w Moskorzynie, gdy spotykaliśmy się z mieszkańcami, właśnie budowa tego chodnika. Robimy to kompleksowo wraz z infrastrukturą drogową. Mieszkańcy Moskorzyna na tę drogę czekali kilkadziesiąt lat. Remont trwał zaledwie kilka miesięcy. Gmina Polkowice i powiat polkowicki udowodnili, że dzięki współpracy można osiągnąć wiele. Z Moskorzyna Klaudia Becker.